tu! Olusi! I tato, siemanko, niezłe gazecianko! Robimy przegląd najświeższej prasy Super Things, bo przyszła paka od Ediby, która jest wydawcą tych superowskich gazeciorek i komiksów. Zaraz wszystko, to mam ci pokazać, Ediba, tu masz, widzisz? Tu zobaczcie, jest Ediba. Dobra, jeszcze w paczce było taki woreczek na jakiś prezencik. I napiszcie w komentarzach, czy oglądacie Mistrzostwa Świata. O właśnie, napiszcie w komentarzach, czy oglądacie Mistrzostwa Świata, bo my oglądamy na bieżąco, kibicujemy Polsce, mimo że gra piach, ale jest w 1/8, więc kamion, everybody jump around. Dobra, mniej gadania, więcej otwierania. Od których zaczniemy? Zaczniemy od komiksów. Bo nie będzie. No dobra, to ty otwórz to, ja otworzę komiksy. Dobra, to jest zupa z bobra, mój synu. Jestem ciekaw, co tutaj będzie ciekawego. Na pewno coś może rozwiążemy, albo coś, bo tutaj jest wydanie świąteczne. I poczekaj, mogę powiedzieć, synku? Dobra, jest wydanie świąteczne i tam są jakieś ozdóbki, bo w Kaboom City nastają święta i przyjdzie Santa Things. No pokaż widzą, no to już pokazałem. To też jest trochę świąteczne. No to też jest świąteczne, to jest taki worek, bo to jest Santa Things. Santa Things, fajnie było jakby taka specjalna edycja. Tak, super, bo to jest po angielsku. Santa, czyli święty. Aha, święty Zings, a tak to... Święty Zings. Dobra, w tym wydaniu kolekcja komiksów najnowszym jest coś niepowtarzalnego, bo jest w zupełnie innym kolorze. Kazum Kids. Takiego nie można było trafić, więc jest niebieskawy. Poczekaj, przetnę to, nie będę tutaj rozrywał. Mamy nożyczki. Prezentuje się tak, fajnie wygląda w tym niebieskim, nie? I inaczej jest zrobiony, zobacz, tata. Od razu. Co? Tamte były. Po pierwsze tata to jest z ósmej. No z ósmej, no ja wiem, ale jest w wydaniu zupełnie innym. Może w jakim zestawie był niebieski. Zobacz. Tak? No dobra. Wcześniej tego nie miał. Wcześniej nie miał takich pasków. Dobra, nie miał? Może miał, nie wiem. Zobaczcie, przyjrzyjcie się, tu ma takie paseczki. O, to jest książka. To jest książka z komiksami. Właśnie, synku. Tutaj na początku mamy śmiecia, piłeczkę i tak zwane Kazum Kidy, czyli to są kolekcje komiksów o Kazum Kidy. Ja powiem, no mamy powiem. Śmiecia, ty tak powiedziałeś. No śmiecia, no w sensie jest piłkę. Piłkę. Sok. Sok. Dobra, zobaczmy co. Teraz tak, są komiksy, czekaj, jest spis treści komiksów, nie ma spisu treści. Ponownie witamy naszych wiernych czytelników na pierwszej stronie. Czekają nas, was nowe, niepublikowane wcześniej historie oraz wybór waszych ulubionych opowieści. A to wszystko w niepowtarzalnym stylu, pełnym humoru, psot i żartów, do którego nasi wyjątkowi fani zdążyli się już przyzwyczaić. Życzymy wam wspaniałych emocji. I pierwszy komiksik. Zaraz powiesz, tutaj tak jak widzicie, jest pogromcy kręgli, gdzie grają w kręgle wszystkie Kazum Kidy ze swoimi zingsiorami. Widzisz? Tu nie będziemy ogólnie wam... O, patrz, zings, którego dzisiaj był. Który? Taki ser. Trochę inaczej wygląda, ale ser i był. Taki, nie ma. O, jabłka nie ma, zobaczcie, jest zingsior. Nie ma, ale nie. Ten lizak jest. A co ty masz, kata? Co zapchany nos? No ja zawsze. Ty zawsze. Zobaczcie, tu jest jabłko, a tu jest jakiś taki ala lizak. Ale może one inaczej wyglądają, bo w komiksie. Dobra, tu jest ten pierwszy. Nie będziemy wam zdradzać, o czym są te komiksy, bo musicie sobie sami zobaczyć, tak? Powiem wam, o, tu jest już się chyba druga zaczęła. Czy to cały? A jest. Następnym jest Jezioro Grozy. Jezioro Grozy i też Jezioro Grozy. I też tutaj, o, widzę, że się kąpią, tu coś brudno, ale nie wciągaj Gili, no synek, no wiesz co. Wcale nie śmieszne. Kolejnym komiksem, o, to będzie dobre. Zobaczcie, komiks Park Wodny, czyli fajne przygody w parku wodnym. Myślę, że to może być fajne, a w ogóle lubię taki zapach świeżego papieru. No właśnie, ja też. No przecież ty nic nie czujesz, bo masz katar. Czuję. Czujesz? Drzerymujesz chyba. A następnym komiksem jest
przypadkowy solenizant. Czyli nie, no ktoś przypadkowo ma urodziny. I to jest czwarty czy piąty. I kolejnym jest wirtualny... A twój ulubiony zinc. O, lodówa. Zobaczcie, mój ulubiony zinc. Lodówa i zamrażary wyjmuje na urodzinkach lód. A nie, to jest zamrożona koperta. Kolejnym jest wirtualny turniej. Tu będą grać w coś. Bo dowodzi temu komiksowi, w tym komiksie pani tak zwany Joypad. I ona krzyczy play! Poziom pierwszy. A, muszą przechodzić, ale czadzior, to musimy, jak skończymy nagrywać, to musimy to przeczytać. Ty sam zresztą możesz już czytać sobie komiksy. Kolejny jest wyścig. I jest następny. Kłopot w fabryce cukierków. Taka przygoda jako taka. Zobaczmy, czy coś jeszcze jest. I to był chyba ostatni, a nie, jeszcze jest peleryna burz. Peleryna burz? Burz. Peleryna burz. Burz w sensie burze. No burze, 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 ale peleryna burz, czy jak założą pelerynę, to będą burze? Może, bo tu są wybuchy, grzmoty, zobaczcie. Grums! Tutaj coś takiego się dzieje. I wielka kula, może trochę to jest coś ściągnięte z Indiana Jonesa. A, jest spis treści, jest na końcu. Jak widzicie, te wszystkie tytuły, które powiedziałem, są tutaj. Nie, nie, a nie wciągaj, synu, nie wciągaj, to może dmuchnij. Dobra, lecimy dalej. Mamy jednego kazonkida. Lecimy teraz, otwieramy zabawy edukacyjne. Czwarta część. A tak naprawdę 34 wydanie z zabawy. I tutaj są już... Co są? No mów. To jest już dziesiąta. Tu już jest... Dziesiąta. Nie, to jest seria... To jest dziesiąta. To jest seria... Kochanie, to jest seria dziewiąta, a tak naprawdę Guardians of Kazum. Seria dziesiąta będzie wkrótce w Polsce. No tata, czy to jest w dziewiątej? Tak, to jest w dziewiątej. Tak, kochani. Nie. Tak. No nie. To dziewiątej nie było. A co było w dziewiątej? W dziewiątej był on i on. A tu jest... Czy już zapowiedź dziesiątej serii, gdzie będzie... Kto? Enigma. Robot Enigma. Robot Enigma. Będzie chyba, ale nie wiem tego. No. Z kim będzie? Profesor K jest. A, z profesorem K. Chyba masz rację, coś takie przecieki były. Dobra, lecimy teraz, co tu jest w tej gazetce. A w tej gazetce są... ale fajnie, do rysowania. Super boty na ulicach. Jakie logo znajduje się na piersi? Ale jakie to jest? Skąd mam wiedzieć, który to jest super bot? Zobaczcie. On wygląda tu tak. I który? A, to jest ten, już wiem, ja już wiem, który. Co? K, tak jest, brawo! I teraz rysujecie sobie K. I dlaczego K? No bo to jest Kazum. Bo to jest Kazum! Jaki Kazum? A jak on się nazywał? Kid Kazum. Boże, Boże, bo mi się już z tymi kidami to myli. Zobaczymy. Zobaczymy. O, ty, dorosły. Zobaczymy. Nas nazywają kidy, nie wiem, czy wiesz. Ja się nie obrażam. Bo z niektórymi rzeczami jesteśmy kidy, z niektórymi nie. Prawda? No. Jak nazywa się stworzony przez ciebie superbot? Jak go nazwiesz? Choroba. A, bo to widzisz, bo my robimy na wzór tego, a tu nie o to chodzi, żeby stworzyć takiego samego. Tu tworzycie swojego, swoją literkę i swoją postać i wszystko. To jak... Dobra, to jak będzie nazywał się przez ciebie stworzony superbot? X-Eders. X-Eders, czyli będzie miał X. X-Eder, czyli będzie miał X. X-Eders. Nie mam takiego akcentu jak ty, mój drogi przyjacielu. Dobra, lecimy dalej, co jest następne? Poczekaj, tata, daj na chwilę. Na chwilę. Na chwilę, dobra. Do Olusiu będzie... Fałwis Rafes. Zaraz wam pokażę. I jest już X-ik zrobiony. Ale fajnie to wygląda. Robi wrażenie.
Xik robi wrażenie. Następne, co tutaj jest? Przygotuj własne kazum. A, tu jakieś doświadczenie można zrobić. A ja wiem, co to jest. Ja wiem, co to jest za zdjęcie. Jak powstawał kazum. Blast. Kazum. Kazum Blast. I tu możecie zrobić swoją energię, czyli ale... Czyli on się nazywał Kazum Blast? On? Nie, ten to się nazywał. To jest kazum... Ale jak powstawał on? Bo jak on dotknął tych dwóch kazum, to on powstał ten. A, no tak, tak, to jest tak, dokładnie tak. A, nie, to jest Kazum Blast, a ten jest Kazum... Neon Blast. Neon. No właśnie, to jest i Neon fajnie, Blast, a to jest Kazum Blast. I tu, no fajnie, bo można zrobić swoją taką bateryjkę. Nie będziemy wam zdradzać, jakie materiały są potrzebne. Pomyślimy, zobaczymy. Kolejne jest wyzwanie czy pułapka. To może być dobre. Power Punch coś knuje. Czy będzie to wyzwanie dla Kickstara, a może zastawia na niego pułapkę? Użyj wyobraźni, uzupełnij chmurki dialogami, aby dokończyć tę historię. No to zobaczyć. To teraz pomyśl. Co by to mogło? Zrobimy tak. Ha. Co to jest? Ha, ha, ha. Mam mega plan. To jest ha. To jest ha. No ludzie. Bo czekaj, ja pokażę. No nie zamazuj mojego ha. Ha. To jest takie piękne ha. Tak się pisze. Ale to małe ha, ja duże napisałem. O, no nie wierzę. Tak się pisze duże. Tak się pisze małe. I ja po drugie nie połączyłeś. A. A bo ja piszę inaczej niż wy w szkole, ja już jestem stary, ale za to jary. Nieważne, dobra, nie będziemy tutaj już... Dokończ kolorowankę. Tutaj fajnie, bo macie akurat tą część. O, macie tą część, jest widać. Widzisz, tej części nie widać? No tak, czyli macie tutaj ściągę, możecie dokolorować, ale to jest proste, bo ciągniesz kolory z tego. Dobra, porywające porządki zagadki, czy masz zmysł obserwacji? Humanoidalne roboty. Reklama jakaś. Już Leonardo da Vinci naszkicował kilka maszyn podobnych do ludzi, a my dopiero dziś tworzymy roboty. Jakaś info, fajna sprawa, czyli można się dowiedzieć czegoś i tu macie takie puzelki do zrobienia jeszcze. Teraz tak szybciuchem, poczekaj, nie opieraj się koteczku, jest plansza, o! Jest profesorka. Są, ale poczekaj, bo to są gry, wiesz? Tu macie gry planszowe. A tutaj. Profesorka z dziesiątej też. Profesorka z dziesiątej, czyli już są przecieki, co będzie w następnej serii. Matko Boska, zobacz ile tu jest ten, poczekaj. To jest tak, jedna plansza, to jest raz, dwa i dwustronne. Ja cię, ale gacie. Meta, czy macie cztery... To jest szósta seria, to jest szóstej. To macie cztery, no ale są postaci się przepojawiają z różnych serii, kochanie, nie tylko. I pamiętaj, że się już do piątej tylko numeruje, a od potem są już nazwy. Tylko łatwiej jest powiedzieć szósta, siódma, ósma. No bo tu jest agent, prawda? Aha, szósty. Czyli Secret Spice się nazywała ta seria. Czyli mamy tu cztery gry planszowe. To w ogóle mam ten zestaw. Trenuj, by zostać mistrzem. Czyli można tu sobie dorysować. Wiem, że masz ten zestaw, kiedyś otwieraliśmy, możecie sobie przejrzeć w naszej filmikach. No, z rok temu, jak nie więcej. Okej, okay, robot dla fundusów. Ale z dziesiątej to jest. Z dziesiątej, japsik! To jestem pewien, że to jest dziesiątej. Jesteś pewien, że to jest dziesiątej? No mówię, coraz trzeba, warto kupować te gazetki, bo coraz więcej można się dowiedzieć. Ale no tutaj, tata, tu wszystko jest z dziesiątej. Widzisz ten, widzisz? O, no faktycznie. Zdradzane, co będzie w następnej serii, która już będzie pewnie wkrótce w Polsce. A napiszcie, okay. Macie 5 sekund na napisanie, jaki będzie ultra rzadki dziesiątej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A powiem jak wam sekrecie... że jeden to źle. Źle, będą dwa! Słońce tak. I księżyc. Tak jest. Nie zdradzamy już innych rzeczy. Fajne, Dobra, lecimy z ostatnią gazetką. Pamiętajcie, że na koniec. Nie, na koniec. Od 5 otworzymy. A tu naddarłeś ty? Co? Mamy naddartą saszetkę. Ja nie naddarłam. Ja
Ty ja nie poruszałam. No to nie wiem, może w transporcie. I uwaga, najciekawsza chyba, znaczy najciekawsze, wszystkie są ciekawe, komiksy są fajne, mam, musimy jeden. A to jest świąteczne wydanie i święta z Super Finksami. Poczekaj, ja już odłożę. Są dwie saszety, proszę, odłóż. Są dwie saszety. Tego na razie małego padawanka tutaj. I tak. Mamy tak, materiały do przygotowania świątecznej dekoracji. Zaraz coś przygotujemy. Duży plakat świąteczny z Guardians of Kazum. Plakat do wycinania i dekoracji. Zawiera planszę do gry. Duży plakat, drzewko, kalendarz adwentowy. Dobra, lecimy. To musimy, musimy go wyjąć, musimy to zobaczyć. To nie ma tak, to... Nic mnie nie słuchasz, nic mnie nie słuchasz. Czy wy też tak nie słuchacie swoich rodziców? Zaraz zobaczymy to w gazetkach. Najpierw plakat. Ten jest wielki. Najpierw A ten myślisz, że jest mały? Nie, tu są dwa plakaty. Dobra, ale poczekaj, najpierw ten pokażę. Zobacz. Wesołych świąt! Ho, 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 ho. Ja nie widzę, co tu jest na tym plakacie. Zobacz. Wesołych świąt. I tu są Finksy z serii. Tutaj patrzcie. Można sobie grać, jak i wymyślać gry. Widzicie? Zaraz otworzę, pokaż. Nie, to jest, nie, to nie jest wymyślać gry, tylko to jest taki kalendarz adwentowy. Nie, dobra, pokaż, poczekaj. Patrz, jest 24, bo to w to... No czekaj, bo ja już nie wiem, w którą stronę. A, bo to można sobie samemu zrobić. Nie, nic nie kumam. A, tak. Zobaczcie. Już pokazuję. Tu mamy bombeczki. Czyli mamy 24 dni od 1 grudnia do 24 grudnia, jak jest Wigilia. I z tego można zrobić sobie coś tam schować i na przykład jakieś prezenty. A 24 jest Kazum Blast. I tam jakaś super. Fajnie było, jakby te figurki były w tym, nie? I tu do wycięcia mamy ozdóbki. Możemy to wszystko powiesić na choineczce, tylko najpierw trzeba było nakleić to na... I tu też Wesołych Świąt. O, tu też jest Wesołych Świąt, zobaczcie. Jeszcze jeden. Wesołych Świąt. Poczekaj, Wesołych Świąt i nie dokończyłem. Nakleić na coś sztywnego i wtedy macie bombeczki z Super Finksami. Fajnie. Czekaj, ja pokażę ten drugi. Tu już jest do pisania. Tu jest bo tu można napisać. Przyklej tutaj. Przyklej tutaj. A co mamy przykleić tu? A, że to z jedno z drugim przyklejacie i coś sobie wypisujecie. Chyba o to chodzi. Zobaczcie, macie do... Tak, bo to jest chyba o to chodzi. W ogóle to też ładnie tam świeżym papierem. Świeżym... Oj! Wow. Co ty Nic zrobiłeś? Się nie stało. Poczekaj. A, bo tu jest nie od jedynki, tu jest od jedynki. I te możecie z tyłu powycinać i na przykład popisać sobie, co byście chcieli zrobić z rodzicami w dany dzień. Rodzice losują, otwierają i wtedy czytają. Ciocia Dagusia, pozdrawiam w ogóle ciocia. Pozdrawiamy ciocię Dagunię. Dała takie do losowania i do końca adwentu będzie musieli losować. Czyli mają takie kartki, które losują. Dzisiaj będziemy oglądać rodzinne filmy. Które losują i tam są różne zadania dla całej rodziny. A dzisiaj świąteczne. Losowaliśmy, że będziemy oglądać całą rodzinką jakiś świąteczny film. Świąteczny film. Albo bajkę. Albo serio. Zobaczmy jeszcze, co tutaj jest. O, są do wycinania. Kartonik gotowe do użycia lub postawienia w wybranym przez Ciebie miejscu. To wycinasz i składasz i robi się taka, zobaczcie, taki trójkącik. To wycinacie i możecie sobie albo postawić, albo powiesić i macie taką bombkę. O, fajne. Fajne? Tylko myślę, że to zawsze trzeba nakleić na czymś sztywnym, żeby to było sztywne. Ale jakoś pominam. Dobra, jest jakaś gra. Świąteczna gra. To też wam pokażemy. To muszę wyciągnąć. To wszystko trzeba wyciągnąć. To praktycznie trzeba rozkartkować całą tą gazetkę. Zobaczcie, jest gra świąteczna. Czyli gramy z Inksami, rzutamy kostką i kto dochodzi, ten wygrywa. I tu są różne zadania. Fajne. Fajne, o to można powiązać z tymi bombkami, że na przykład wchodzisz na 20 i 20. Już wiem, zobaczcie. Tu są numery. 20, a tu jest 29, to nie, ale można zrobić, że 24. Wycinacie sobie te bombki, na to przyklejacie te z tyłu i piszecie, jakie jest zadanie, jak ktoś wejdzie na dane pole. Co ty na to? Fajny pomysł, nie? Dobra, lecimy dalej. Co tutaj jest? Już mamy rozpieczętowane. A, i tu jest to, co mówiłem, czyli możemy sobie zrobić bombeczkę.
klejeczkę. I co tutaj jest, co jest? Wesołych świąt. I to tyle. Najfajniejsze są te plakaty i te bombki. Dobra. Teraz otwieram. A, otwieramy. No to dobra. Pierwszą. A, poczekaj, jest tutaj drzewko kalendarzowe adwentowe. Szybko poprzeczytam, o co tym chodzi, bo ja tam sobie gdybałem, a tu jest wszystko napisane. Drzewko kalendarz adwentowy. Przygotuj zadania, przy których będziesz się świetnie bawić z rodziną. Czyli to, co mówiłem. To coś na zasadzie, jak ty masz te karteczki. Dobra. Czy przygotujesz kalendarz, by odliczać dni? Jasne, że będę. My, Super Finksy, już ubieramy choinkę. Wieszacie sobie to na choinkę. I tak, najpierw wytnij drzewko i bombki. Gdzie było drzewko? Było! Drzewko to! Nie to! Tu musiało być drzewko. Czekaj. A, jest! A, ja jestem ciućma. To jest inaczej. Zobaczcie, tu jest choinka cała. Wycinacie tą choinkę i tu piszecie, zadania. Na te zadania przyczepiacie, przyklejacie w samej górce, żeby można było podnieść i zobaczyć, co jest napisane. Te bombki. I pod tymi bombkami są ukryte zadania dla całej rodzinki. Dobra, no to ja już otwieram. A to już myślisz, że wytłumaczyłem wszystko? I poczekaj. Można je choinki w taki sposób, żeby można je było uchylić i przeczytać, czyli tak, co mówiłem, naklejamy tak, żeby można było odchylić bombkę i przeczytać, co tam jest. I tutaj jest instrukcja, jak to zrobić. Możesz też umieścić tam jakieś smakołyki albo zabawne wyzwania dla całej rodzinki. Czyli można sobie samemu zrobić kalendarz adwentowy, więc szybko gnajcie, bo już grudzień leci. No właśnie, nie wiem, no właśnie, bo cię jajo kurą czasie, czy jak to tam szło? 3, 2, 1, ciekawe, czy się trafi coś rzadkiego i... Pierwsze mamy winogrono. Winogrono. 3, 2, 1, go. Wow. Drugie mamy krystaliczne koło. Trzecie mamy... 3, 4. Ty sam. Nożyczki przydadzą nam się do wycinania tego... Jego ostatnie jeszcze tu masz. A nie, dobra. Dobra, przedostatnie. 3, 4. O! I gitara! Jeszcze nie mówimy nara, bo jeszcze ostatnie werble. Czy to będzie coś niesamowitego, czy nie? Teraz patrzcie, zbieram wszystko i to mi się przydaje, patrzcie. Zebrałem wszystko. Tu masz. Teraz udaj się, dziewko, udaj się. A, takie losowanie, nie wiem, o co chodzi, jak wy wiecie, o co chodzi, piszcie w komentarzu. No, amen, amen, gwiazdko. Amen, gwiazdko i powtórka, to ci powiem losowanie, żeś pomieszał i trafił powtóreczkę. Dobra, to tyle, bo zjedzą nas motyle, fajny przegląd prasy, fajne rzeczy, mieliśmy coś wyciąć, zrobić, ale zaczęło się dziać, nigdy nad tym nie panujemy, bo nagrywamy jakby na żywo. Dziękujemy wam serdecznie, trzymajcie się, buziaczki. Wesołych świąt już wam życzymy, chociaż jeszcze trochę czasu. Pa!